I ośmielę się tak powiedzieć, że jeden z najważniejszych sakramentów. No nie mów tak, nie mów, bo spodzież na stosie. Najważniejsze są inne. A czemu, czemu myślisz, że najważniejszy? No jak ktoś się pyta, po co komuś sakrament bierzmowania, no to jaka zawsze jest odpowiedź? Musisz mieć bierzmowanie, żeby iść do ślubu. No właśnie. Bardzo ważny sakrament. No ale my nie poszliśmy do ślubu. Katechizm a też o tym nie słyszał. Ale masz rację, bardzo często słychać, pobrzmiewa taka odpowiedź, że bez bierzmowania no to nie będzie ślubu, będą problemy i tak dalej. A my obaj wiemy i pewnie nasi słuchacze też już, że bierzmowanie wcale nie jest potrzebne, żeby zawrzeć ważny, sakramentalny związek małżeński. Tak, tak. no Katechizm ani słowa o tym nie mówi. Nic. Natomiast mówi bardzo dużo o bierzmowaniu. Chcę ci powiedzieć, jakie dwie rzeczy... Wstrząsnęły moim pojęciem na temat bierzmowania. Rzecz pierwsza. Dobrze. Że bierzmowanie to jest dopełnienie chrztu, uzupełnienie chrztu. Ja to słyszę po raz pierwszy. No, to jest jedna rzecz, bo ja bym tutaj tak. Chcesz polemizować? Mógłbym lekko polemizować. Dobra, dobra, to czuję się gotowy. A druga rzecz to jest temat petarda. Bo bierzmowanie i bardzo praktyczna rzecz, która spędza sens powiek i kandydatom, i tym księżom, którzy przygotowują, to jest praktycznie wybór swojego patrona do bierzmowania. wybór tego imienia. No i młodzi się zastanawiają, kto by to mógł być. Księża pilnują, pracują, żeby to nie był święty z cyklu, święty monitor czy kwadrat, bo gdzieś takie były przykłady. A tu się okazuje, że nie ma nic w katechizmie o tym, żeby sobie zabrać jakiegoś świętego jako patrona. Nie ma nic na temat wyboru imienia. No dobrze, no to mamy dwie rzeczy. A od razu to zamknę ten temat. Tak? Zgłębiłem to. To jest nasza polska tradycja. Aha. Tak. Przed naszym nagrywaniem wykonałem telefon do naszego przyjaciela do Austrii, ksiądz Maciek, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. No i pisze do niego, czy wy też macie w Austrii takiego patrona do bieżmowania? Nie, nic takiego nie ma. Teraz ciekawe, jak to księża obronią, jak będą wymagać, żeby sobie każdy znalazł takiego patrona. Ale w, Polsce jest. W, patron, Ale w, w Polsce, Polsce jest. w Polsce jest, tak. Piękna tradycja, to też ma swoje znaczenie. Ja sięgałem do tego zielonego leksykonu, który znamy tutaj z naszych audycji i tam jest o patronie w ogóle, o patronie do chrztu. I to znowu potwierdzenie jest tej pierwszej tezy, że bierzmowanie jest nawiązaniem, uzupełnieniem chrztu. I żeby się chyba troszkę bierzmowanie kojarzyło z chrztem, to znowu jest temat wyboru imienia. W Polsce. I, I skąd w ogóle patron? Dawno temu przy Chrzcie Dorosłych zachęcano, żeby sobie wybrać świętego. Po pierwsze, była to promocja świętego, promocja jego życia, jeśli on oddał, zwłaszcza chodziło o męczenników, jeśli oddał życie za Chrystusa. I często ludzie chcieli posiadać relikwie takiego świętego, modlili się do niego, naśladowali jego życie. No i przypuszczam, że to, że to stąd, żeby też prosić świętego o wstawiennictwo, żeby to życie było super. Dobrze. To teraz może y, zanim przejdziemy do tej twojej wielkiej tezy i wielkiego wstrząsu, czyli dopełnienia sakramentu chrztu świętego, jakim ma tak być jest, sakrament bierzmowania. Ja bym to chciał rozwinąć bardzo, ponieważ żeby w ogóle zrozumieć sakrament bierzmowania, to trzeba zobaczyć go między chrztem a eucharystią. No tak, bo mówimy, w... że sakrament Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii to są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. W tajemniczenia chrześcijańskiego, tak. I to stanowi pewną całość. Tak, i myślę, że te dwa spojrzenia są bardzo ważne. Jaki ma związek z Chrztem Świętym, jaki ma związek z Eucharystią mhm. i wtedy wyjdzie, jakie ma znaczenie w ogóle ten sakrament Bierzmowania dla życia. Mhm. I ja bym to chciał zrobić na końcu. Yeah> Dzisiejszego spotkania. Mam ja Ja bym to chciał zrobić na końcu. Dlatego, żebyśmy nie zaczynali od końca dzisiaj. Tylko, może najpierw powiedzieli o takich bardziej, może, podstawowych rzeczach, jak chodzi o sakrament bierzmowania, czyli jak on się dokonuje, kto jest szafarzem tego sakramentu, kto przyjmuje sakrament. I dopiero, żeby nas to poprowadziło do tego, co tak naprawdę w tym sakramencie otrzymujemy. I czy faktycznie. Jest dopełnieniem Chrztu Świętego. Dobrze, lecimy. Sakramentowi bieżmowania zawsze towarzyszyło namaszczenie olejem, ale dowiedziałem się, że sakrament bieżmowania pod słowem konfirmatio istnieje gdzieś dopiero osobno, w oderwaniu od Chrztu, jako taki osobny sakrament, gdzieś do, od około V wieku. W VI wieku się słowo bierzmowanie pojawia, no nie I dopiero. Dokładnie to słowo ta nazwa. No wcześniej się mówi, że był chrzest i bierzmowanie, że był to podwójny sakrament. Pierwsza nazwa tej rzeczywistości związanej z przekazywaniem darów Ducha Świętego, to było włożenie rąk. Druga nazwa to było consignatio, czyli pieczętowanie, czyli chodziło o ten efekt, że przy bierzmowaniu człowiek jest opieczętowany, jest naznaczony. To też chyba miało związek z takim doświadczeniem rycerskim, że jeżeli ktoś miał swoje wojsko, to mógł je jakoś naznaczyć. Żołnierze byli naznaczani, żeby było wiadomo, kto nimi dowodzi. Tak, tak. Jeszcze tak, tak. się jednych naz naznaczało. Niewolników się naznaczało, żeby wiadomo było, kto jest ich panem. I, i to, ma ten, to miało to znaczenie, że jesteśmy opieczętowani, że wiemy, do kogo należymy należymy do Chrystusa. Potem mówiono, że to jest chrysmacja, od chryzma i to chodziło o ten olej, którym było wykonywane namaszczanie. Olej krzyżma. Potem jeszcze była taka nazwa y, właśnie konsumacja, dopełnienie. Chodziło o dopełnienie chrztu, o dopełnienie tej łaski chrzcielnej przez kolejne działania szafarza. I wreszcie pojawiła się ta nazwa konfirmacja, czyli chodziło też o ten olej, który jest nakładany kciukiem na czoło, ale konfirmacja oznacza bardziej czynność, namaszczanie. Udzielał tego biskup. Ważna rzecz dlatego, że pokazuje od razu przy spojrzeniu na to, kto udziela sakramentu bierzmowania, dlaczego jest coś takiego jak naznaczenie, jak potwierdzenie, jak jakaś, jakieś opieczętowanie człowieka. Ja szukając tak w historii znalazłem, że po pierwsze dlatego, że Biskup był tym, który mógł potwierdzić, że ktoś może uczestniczyć we wspólnocie eucharystycznej. I w pierwszych wiekach, kiedy było bardzo wiele sekt, które chrzciły w imię Trójcy Świętej, po jakimś czasie ktoś na przykład trafiał do danego miasta, słyszał, że jest wspólnota, jest Eucharystia. To biskup stał jak gdyby na straży tego, żeby ta osoba, która będzie uczestniczyć w Eucharystii, dobrze rozumiała wiarę. I on. Naznaczając taką osobę, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj bierzmując, dopuszczał ją do sakramentu. I to samo robił przy samym Chrzcie Świętym. Jeżeli ktoś dorosły przyjmował Chrzest Święty, wychodził po Chrzcie Świętym, szedł na Eucharystię od razu, to po drodze jak gdyby biskup go naznaczał, że potwierdzał ten Chrzest, jego wiarę, i dzięki temu ta osoba mogła uczestniczyć w Eucharystii. I biskup to robił, dlatego że Biskup jako następca apostołów jest zobowiązany do tego, żeby strzec autentycznej wiary i prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej. To jest jego zadanie. I dlatego to jest przypisane do niego i nawet znalazłem takie bardzo mocne zdanie, że nikt nie przyjmuje chrztu w wierze swojego ojca, ale w wierze Kościoła katolickiego. My się nauczyliśmy mówić, że to są wiara ojców, no nie? Mm -hmm. Jesteś katolikiem, bo taką masz wiarę ojców. Jak ja jestem na terenie takiej bardziej ekumenicznej, że tak powiem, wspólnoty mieszkańców, gdzie są też bracia protestanci, to bardzo często się mówi, że wiara ojców albo wiara matki. A tutaj jest jasno powiedziane, że nikt nie przyjmuje chrztu w wierze ojców. Przyjmujemy chrzest w wierze katolickiej. I biskup to jest ten, który przy bierzmowaniu, jak gdyby potwierdza to, że ten chrzest został w takiej wierze przyjęty. To słychać teraz przy udzielaniu chrztu świętego jest tam nawet takie pytanie do rodziców i do rodziców chrzestnych, jak dobrze pamiętam. Czy chcecie, aby wasze dziecko przyjęło chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie Dokładnie. znaliśmy? Dokładnie. No nie w waszej wierze. Tak. Nie pyta się, czy chcecie, żeby przyjął w waszej wierze, tylko w wierze Kościoła. Którą przy... tak, tak, no. tak, tak, tak. Także to się pięknie yy, zgadza. No i warto tutaj... Przypomnieć, podsumować to, co żeśmy tak troszkę przez ostatnie kilka minut powiedzieli. Na początku sakrament bierzmowania i sakrament chrztu były udzielane jednocześnie. Tak. No i pewnie, skoro to byli dorośli, to od razu też. Od razu eucharystia. też eucharystia. A potem się tak stało, ja to tak sobie zinterpretowałem, że przybywało wiernych, biskup nie był w stanie być przy każdym chciecie, żeby to potwierdzić, żeby udzielić bierzmowania. Stąd chrzest zostaje udzielony przez prezbiterów, przez księży, przez szafarzy, nawet przez diakonów czy przez świeckich, a biskup przyjeżdża raz na jakiś czas do Wspólnoty i hurtem zbiera tych wszystkich, którzy są już ochrzczeni, a teraz są przygotowani do bierzmowania. Czyli to rozdzielenie w czasie, dla mnie powodem tego rozdzielenia no, była zwiększająca się liczba wiernych. A mała liczba wciąż biskupów, którzy mogliby być obecni na każdym chrzcie. I jeszcze jeden wpływ miała też. Jedna, jedna rzecz miała wpływ, że się zmniejszyła znacznie liczba różnych sekt. Już nie było potrzeby potwierdzania tych, którzy byli ochrzczeni w jakiejś innej wspólnocie. I to też spowodowało, że już nie było takiej konieczności, żeby za każdym razem był obecny biskup. Po prostu chrzest został chrztem w parafii, zrodziła się też większa świadomość taka potrzeby chrztu dla dziecka, żeby w razie gdyby umierało od razu miało szansę być zbawionym, więc chrzczono już dzieci tylko, od razu jak się rodziły. Stąd też no, nie było przy tym biskupa. No ale katechizm podpowiada, bo o dziwo sporo miejsca poświęca tej tradycji wschodniej. I tak. tam chyba w trzech takich dość sporych punktach opisuje, jak to jest na wschodzie. I na wschodzie zostało bierzmowanie przy chrzcie. Wszystkie trzy sakramenty w tajemniczenia. Całemu dziecku, takiemu niemowlęciu udziela się chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii świętej. Tylko tam jest powiedziane, że ważne, aby udzielać bierzmowania, czyli tego namaszczenia olejem, który jest poświęcony przez ich głowę kościoła. Najczęściej patriarchę. Olej jest pobłogosławiony, poświęcony przez biskupa i rozesłany do wszystkich parafii. I każdy ksiądz, który chrzci, przy okazji udziela sakramentu bierzmowania, jak gdyby w jedności z tym biskupem, który poświęcił ten olej. A u nas też tak jest. Jest tak, ale i tak biskup przyjeżdża. Olej mamy, tak. Na każdej parafii jest ten olej. I ksiądz biskup poświęca olej, krzyż ma Wielki Czwartek i on jest rozsyłany do dziekanów, dziekani do każdej parafii i to też wyraża tą jedność z biskupem. Tak. Już przy chrzcie, bo przy chrzcie się namaszcza tym samym olejem. A przy bierzmowaniu obecność biskupa, katechizm to pięknie tak podpowiada, że to jest wyrażenie tej jedności apostolskiej, że nasza wiara ma korzenie w tej wierze apostołów i biskup to też wyraża swoją obecnością. Biskup jakby... jest tego znakiem. Wiemy, że biskup jest tym szafarzem sakramentu bierzmowania, ale na przykład, czy ja jako ksiądz mogę kogoś wybierzmować? Możesz, jeśli dostaniesz zgodę od biskupa, jesteś wtedy nadzwyczajnym szafarzem. A może być taka sytuacja, że nie mam zgody od biskupa, a i tak mogę wybierzmować? Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci. A ktoś jest niewybierzmowany, prawda? A to ktoś wtedy, jest niewybierzmowany. wtedy ksiądz może udzielić sakramentu bierzmowania. To też warto wiedzieć o tym, bo. Rzadko się można z tym spotkać. No a jak jest niebezpieczeństwo śmierci osoby, która ma powiedzmy 4-latka? Myślę, że można udzielić. Od razu bierzmowanie? Też można. Nawet jak nie ma, jak to mówi katechizm, tego... Używania jakiegoś, rozumu. Jakiejś dojrzałości takiej, podejmowania decyzji, wyrażania, że chce. Pewnie byśmy musieli to jeszcze dokładnie sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie było podane wieku, jest tylko podane, że jeżeli jest zagrożeniem śmierci, to można Masz dobrą intuicję. udzielić tego sakramentu. Masz bardzo dobrą intuicję, tak? bo katechizm o tym wspomina i mówi, że jest taka praktyka, można udzielić. Nie chodzi tu o dojrzałość człowieka, bo może ktoś być bardzo młody, a być jego wiara może być bardzo dojrzała. I z historii Kościoła znamy przypadki małych dzieci, które oddawały życie za wiarę. No to jak już przeszliśmy do tych małych dzieci, które oddawały życie za wiarę, to teraz. Wiemy, kto bierzmuje, to kogo bierzmuje, jaki wiek. To jest też bardzo dyskusyjne, bo są różne teorie, różne praktyki, w którym wieku, ile powinien mieć kandydat. Ty powiedziałeś nawet tutaj wcześniej, że jak się to rozdzieliło, chrzest i bierzmowanie, biskup jeździł co kilka lat. Ja się nawet spotkałem z tym, że w ogóle nie jeździł przez bardzo wiele lat biskup. Były takie czasy, kiedy sakrament bierzmowania był sakramentem zapomnianym, ale powiedzmy, że raz na kilka lat przyjeżdża i bierzmuje, od 10 roku życia do 17 na przykład wszystkich. Dzisiaj bierzmuje na przykład według wieku, czyli na przykład 16-latków albo 15-latków albo 17-latków. czyli wszystkich, którzy chodzą do jednej klasy czy, czy w taki sposób. Natomiast jaki powinien być wiek tego, który przyjmuje sakrament bierzmowania? Czy to w ogóle ma związek z wiekiem? Czy przypadkiem nie jest tak, że w ogóle powinna być inna inny sposób? Dopuszczania do tego sakramentu. No niby ma związek z wiekiem, a niby nie ma. Ja się spotkałem z takim czymś, że im kościół jest mocniejszy i ma taką mocniejszą pozycję w społeczeństwie, w danym kraju, to ten wiek bierzmowania się obniża. Natomiast im jest słabszy, to się ten wiek bierzmowania. Daje wyżej, czyli później się bierzmuje. I, I z taką teorią się spotkałem, że nie chodzi o wiek, tylko o kościół. To jest zupełnie inne podejście. Od sytuacji kościoła, od sytuacji, w jakiej kościół się znajduje w danym momencie czasów, dziejów, to, to wpływa na to, jaki jest ten wiek sakramentu. Ale dobrze jest też, kiedy przyjmujący bierzmowanie, jest świadomy, co przyjmuje i co mu ma to w życiu dać. Więc jeżeli to jest osoba. Która potrafi brać odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje zobowiązania, no to tym lepiej. No właśnie, tutaj się dochodzi do takiego bardzo ważnego stwierdzenia, bo to, co teraz powiedziałeś, że, że im taka osoba lepiej rozumie, to tym jest lepiej dla samego sakramentu, tak? Jedną z takich osób w historii Kościoła, przy okazji, ojciec Kościoła też, która sporo na ten temat mówiła, i to takich bardzo ostrych teorii, to jest święty Hieronim. Podkreślił, że jeżeli ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania, to nie dla siebie, tylko dla Kościoła, dla dobra Kościoła. Nawet nie dla samego Kościoła, tylko dla dobra Kościoła. I to, co Ty teraz powiedziałeś o tym wieku, i o takim rozeznaniu, że dana osoba już jest na takim etapie, że wie po co przyjmuje i do czego to służy, to jest właśnie takie myślenie. To jest to myślenie, które jest, że sakrament jest dla dobra Kościoła. Katechizm wymienia te owoce bierzmowania, i tu jest masa tych duchowych, które jest ciężko jakoś zrewidować, a tylko jeden, moim zdaniem, jest praktyczny, że bierzmowanie ma udoskonalić moją więź, więź z Kościołem. Bo fajnie powiedziałeś. Przejdźmy już do tego twojego problemu z chrztem świętym. Tak, 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 bo czas nas nagli. Tak, czas nas nagli. Mamy dwa tematy do końca. Jaki jest związek z chrztem, jaki jest związek z Eucharystią? Najpierw ten temat chrztu. To ja uważam, że bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu świętego. To ja bym chciał od razu zauważyć jedną ważną rzecz. Sakramentowi chrztu niczego nie brakuje. Myślałem jest pełnią łaski, do zbawienia koniecznej, dostajemy w nim wszystko, co potrzeba, łącznie z Duchem Świętym, bo przy Chrzcie Świętym też namaszczamy, Aha. więc tego Ducha Świętego też dostajemy. Natomiast to, co powiedziałeś o doskonałości, zaraz, to się pięknie wpisuje w formułę, która była używana w kościołach nestoriańskich. W liturgii wschodniej używanej przez Syryjczyków, gdzie się mówiło, że przy chrzcie się mówiło, że zostałeś ochrzczony. Mhm. Natomiast przy bierzmowaniu, przy namaszczeniu mówiło się, że zostałeś ochrzczony i uczyniony doskonałym. Czyli owszem, chrzest, ale jeszcze coś, co czyni cię doskonałym. Mhm. Ja wymyśl, wy za chwilę wytłumaczę, bo już pewnie niektórzy myślą o takiej doskonałości, o którą tutaj nie chodzi. Chciałeś coś powiedzieć? Bo myślałem o tych obrazach, że jednak jest to dopełnienie Chrztu Świętego. Bierzmowanie jako dopełnienie Chrztu Świętego. No. Wyobraź sobie, że kupujesz drzwi z zamkiem. Dostajesz drzwi, dostajesz elegancki zamek i dostajesz jeden klucz. No. Masz 100% produktu. Tak. Ale wiesz, że w zestawie są trzy klucze. No. I teraz możesz dostać drzwi z jednym kluczem i czujesz się szczęśliwy. To jest właśnie sam Chrzest. Ale Chrzest z bierzmowaniem to jest drzwi i cały zestaw kluczy. Ale czy te klucze otwierają coś innego? To samo. Czyli nic więcej. No ale. Dalej jest to samo. <laughs> ale <laughs> jakbyś miał jednym kluczem? Trzeba to jasno powiedzieć, naprawdę. Chrzest ma wszystko. Ma wszystko. Ma wszystko. Ale masz ma... takie poczucie, że nie masz pełnego zestawu. Akurat nie... mi pasuje ten przykład, <laughs> dlatego że on pasuje do tego. Nie. nie chodzi o klucze, chodzi o coś innego. Yy, chrzest daje pełnię, natomiast yy, kiedy. Tej starożytności mówiono o tym, że przy bierzmowaniu się jeszcze czyni kogoś doskonałym. To od razu zaznaczam, nie chodzi o taką doskonałość, jak my ją rozumiemy, że jest jakiś wzór, ideał postępowania człowieka, czyli na przykład jakiś ideał chrześcijańskiego świętego albo jakiś ideał społeczny. I teraz człowiek próbuje doskoczyć do tego ideału. Tylko chodzi o taką doskonałość, która polega na tym, że człowiek jest otwarty na wszystko co mu może dać Bóg. I teraz o co chodzi z chrzestem świętym i zbierzmowaniem? Chrzest święty daje pełnię miarą Pana Boga, nie miarą ludzką. Czyli Bóg daje pełnię łaski, ale człowiek nie jest od razu gotowy wykorzystać całego potencjału tej łaski. Nie jest w stanie skorzystać z tej łaski. Czyli owszem, dostał drzwi, dostał klucz, tak. Natomiast teraz w musi się nauczyć. siedem dodatkowych kluczy. Nie, wierzmowanie go uczy otwierania tych drzwi dla łaski korzystania z tego, przechodzenia przez te drzwi, otwierania tych drzwi. I bardzo czy zobacz, jak to świetnie pasuje, że bardzo często mamy tak, że Ochrzcimy i w porządku. Ochrzciłem dziecko, dziecko urosło. Załatwiona sprawa. My traktujemy często chrzest jako coś zamkniętego. Jak ja mówię, że jest pełnia wszystkiego, to nie znaczy, że jest zamknięta. Tylko, że właśnie wręcz przeciwnie. Teraz trzeba nauczyć człowieka korzystać z tego, żeby to było coś otwartego. Całe jego życie ma być teraz chrześcijańskie. I ja znalazłem takie piękne, myślę, określenie tego, czym jest sakrament bierzmowania, że sakrament bierzmowania ma nas nauczyć przeżywania chrztu po Chrystusowemu. Czyli wracamy znowu do chrztu. Tak, cały czas wracamy do chrztu, bo bierzmowanie ma sens dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, czym jest chrzest. Że chrzest nie zamyka, tylko otwiera. I teraz bierzmowanie jest po to, żeby człowiek wiedział, że jest, ma być otwarty na łaskę i ma z niej korzystać. I ta doskonałość to już jest takie trochę może bardziej, że tak powiem, wysoko, że jak mówimy o doskonałości, to mamy być doskonali jak Pan Bóg. Tak jest w Piśmie Świętym, no nie? Bądźcie doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Tak. No nie? Jaka miara jest doskonałości Pana Boga? Nieskończona. Nie, bardzo konkretna. Umiera za człowieka na krzyżu. Jest tym, który nieustannie rozdaje wszystko człowiekowi. Dzieli się wszystkim, czyli jest cały czas otwarty na wszystko. I jak oni mówili przy brzierzmowaniu, że cię czyni doskonałym, to znaczy, że cię czyni kimś, kto będzie wszystko rozdawał. Zdaje się, staje się źródłem. Staje się otwarty na wszystko, na wszystkich. I to potem ma konsekwencje przy całym podejściu do. Wspólnoty kościoła, do misji w kościele, do powołania w kościele tej osoby bierzmowanej. No to trzeba to rozumieć tak, jak to Augustyn rozumiał to swoje powiedzenie: Kochaj i rób co chcesz, nie? Wszystko rozdawaj, ale żeby to było według wizji Pana Boga. Tak, tak, dokładnie. I to mi się bardzo podoba, że to jest takie czynienie życia człowieka yy, według Jezusa Chrystusa, że to jest ta miara. I bierzmowanie to ma być taki moment, kiedy człowiek jest zaproszony do takiego otwarcia się na wszystko. Żeby go czasem nie zamknęło. nie, Żeby nie było tak, że przyjął sakramenty dla siebie, ale ja jestem. Ja mam chrzest, ja mam bierzmowanie, zaliczone tutaj wszystko jest. I jeszcze drugą, takie określenie, które spotkałem, które mi się też podoba, to jest takie, że sakrament bierzmowania to jest taki moment, kiedy Pan Bóg mówi, że chcecie mieć ochrzczonego w kościele. Albo inaczej, że nie żałuję, że ci udzieliłem sakramentu chrztu. Wręcz przeciwnie, podpisuje się na wszystkich kartach Twojego życia, dotychczasowego i tego, który będzie później. Że on jest tym, który naznacza te dni życia, jako ten, który chce takiego, a nie innego ciebie. No i katechizm mówi, że to jest też w drugą stronę, że ten wybierzmowany przyjmuje na siebie niejako obowiązek uczestniczenia w życiu kościoła. Dokładnie. I dlatego się często mówi, że sakrament bierzmowania jest sakramentem wierności. Pięknie powiedziane. I do tej wierności jeszcze coś, o czym często zapominamy. Będąc na wielu bierzmowaniach, widzę jak kandydat klęka, ksiądz Biskup udziela namaszczenia, słowami przy, tam przyjmij z nami daru Ducha Świętego. I czasami ktoś wstaje, a trzeba jeszcze poczekać, bo jeszcze jest przekazanie pokoju, przekazanie znaku pokoju. Pokój z Tobą, mówi ksiądz Biskup, i kandydat już wtedy wybierzmowany odpowiada i z Duchem Twoim. Ale w kościele nie zawsze tak było. Czasami był tam zamiast takich słów gest, który nazywa się alapa. Wiedziałeś? Nie. I ten alapa to znaczy, było Nie wiem, co policzka. to jest alapa. <laughs> wiem, bo... że był taki gest, bo to jeszcze do niedawna pewnie niektórzy biskupi stosowali. Można było spotkać biskupa, który właśnie dotykał policzka ręką. Dotknąć to było mało powiedziane. Niektórzy biskupi wymierzali taki siarczysty policzek, że to jest bierzmowanie, to jest Twoja wiara, to jest Twoje zobowiązanie. Potem. A to jest coś, co ci pomoże o tym zapamiętać. No dobrze, może, że dzisiaj tak nie robimy. Ale to pokazuje, że to jest taki sakrament, który faktycznie ma w człowieku zrodzić taką obowiązkowość, wierność temu życiu według Chrztu świętego. Natomiast jak gdyby druga strona tego sakramentu, tej wartości sakramentu bierzmowania, jest związana z Eucharystią. I tutaj się spotkałem z takim rozumieniem, że Eucharystia to jest. Mówimy, i to już mówiliśmy, źródło i szczyt. Mhm. I spotkałem się z takim czynnikiem, że źródło bardzo łatwo zanieczyszczyć, a szczyt bardzo łatwo zniszczyć. Czyli Eucharystia tak naprawdę jest bardzo delikatnym sakramentem. Bardzo łatwo może ulec prywatyzacji. I to nie dlatego, że ksiądz zaczyna kombinować z liturgią, ale i to może być taki lekki szok dla niektórych, Przykładem prywatyzacji eucharystii jest to, że człowiek sobie wybiera, na którą msze, do którego kościoła w danym momencie jedzie. I dlaczego? Bo na przykład nie chce siedzieć w jednym kościele z tą a z tą osobą, albo z tym a z tym księdzem. Zaczyna się tworzyć eucharystia, która już nie ma nic wspólnego z komunią. Komunia to jest wspólnota braci w jednej wierze związanych, którzy się wspólnie modlą do Boga. Prywatyzacja zaczyna się, jak to robimy po swojemu. Nie mów za dużo, bo o Eucharystii jest następny odcinek. Tak, tak, nie, nie, nie będę mówił dużo. Natomiast tylko jeszcze, dlaczego to ma związek z sakramentem Bierzmowania? Bo jak człowiek przyjmuje sakrament Bierzmowania, to przyjmuje go też po to, żeby zatroszczyć się o prawdziwego ducha Eucharystii. Mhm. I to się rodzi z takiego obrazu, Bierzmowania, które przeszywa serce człowieka, przeszywa cały Kościół. Tak jak Chrystus jest na krzyżu i włócznia przebiła mu serce, i mówimy, że z tego serca wypłynęła krew i woda. Tam wzięły początek sakramenty Kościoła. Dokładnie, tam wzięły początek sakramenty Kościoła. Mają dotknąć wszystkich ludzi i przyprowadzić ich do Boga. To teraz sakrament bierzmowania sprawia, że człowiek ma poczuć to, co Pan Bóg, ma poczuć to, co Jezus na krzyżu, ma poczuć taką ranę. I ona ma sprawiać, że on będzie ciągle wychodził do ludzi. Ciągle będzie chciał ich przyprowadzić. Czyli bierzmowanie to jest poczucie tej rany. To, to jest to przeszycie serca. Zranienie serca człowieka. Dużo większy poziom niż to, co jak mówimy, że masz iść i głosić Ewangelię. Ty nie masz iść i głosić Ewangelii. Ty masz poczuć to, co Jezus na krzyżu. Poczuć ten brak i dlatego jest to... Że ja idąc na Eucharystię, patrzę, kogo mi tu brakuje, kogo bym tu jeszcze chciał mieć. Dokładnie, albo inaczej, czy cię boli, że tu kogoś nie ma? Jezusa na krzyżu, jak mu przebili serce, za... Bo to jest moment, kiedy go boli, że nie wszyscy są. Przy Bogu. No nie, że nie wszyscy są przy Bogu. I masz coś takiego, że cię boli, że kogoś nie ma, jak ci, wychodzisz że... jako ksiądz do Eucharystii. No nie jesteś proboszczem, ale jakbyś był proboszczem, wychodzisz do, do Eucharystii. Sprawujesz mszę świętą i wiesz, że na tej Eucharystii brakuje tego, 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 tego. Boli cię to? No i powiem ci, że niestety chyba z każdym rokiem, jak człowiek przeżywa swoje życie, to dochodzi do takiego rozumienia, że przecież mogłoby być tak dobrze, mogłoby być tak pięknie, gdyby ktoś Pana Boga tam uszanował, kierował się jego zasadami i, i chyba zaczynam czuć takie rzeczy. I teraz bierzmowanie to jest taki moment, że człowiek powinien czuć to samo że jak jest w kościele, powinien się rozejrzeć i powiedzieć, boli mnie, że nie ma mojego sąsiada. No powiem, zapraszam serdecznie na następne spotkanie. Będzie o Eucharystii, właśnie o tym miejscu, gdzie można się spotkać, gdzie można się przyprowadzić nawzajem. A kto jest bierzmowany, niech już poczuje ten ból. I mam nadzieję, Mateusz, że, że będą równie odkrywcze myśli jak dzisiaj, ja bo są dobre. Ja też.